To będzie najbardziej szeleszczący odcinek w tym sezonie. Szeleszczący dlatego, że będziemy szeleścić piórami i nie tylko, bo chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak skutecznie wyprać kurtkę puchową, żeby to nie było jedyne i ostatnie pranie w jej życiu. Zapraszam. Zobaczcie, taki piękny bezrękawnik, wydawałoby się, że super fajna, puchowa sprawa, ale jak się zajrzy na metkę, a metka prawdę Ci powie, to nagle się okazuje, że nasz puchowy bezrękawnik jest w środku wypełniony poliestrowymi włóknami. Bardzo proszę, zaraz Wam to znajdę. Feeling, bardzo proszę, gdzie to jest napisane? Proszę bardzo, feeling 100% polyester fibers, czyli włókna poliestrowe. Co my z nią zrobimy? My ją spokojnie wypierzemy w 40 stopniach i nie będziemy się o nic martwić, dlatego że takie poliestrowe włókna nie zrobią nam tego, co pierze, bo pierze po praniu może nam klapnąć. W związku z tym, zanim zabierzecie się za pranie czegokolwiek, co też macie w swojej szafie, co jest zimowe i podejrzewacie, że mogłoby być pierzem, warto przeczytać, bo się może okazać, że niestety nie wydaliście na puchową, pierzastą kurtkę, tylko że na przykład na taką jak ta z wypełnieniem poliestrowym. Nie mówię, że źle, aczkolwiek na pewno trochę chłodniej i na pewno trochę ciężej, no bo one ważą troszkę więcej w porównaniu z naprawdę cieniutkim, wspaniałym i cudownym puchem. Ale idźmy dalej. Kurtka, która spadła mi, też nie jest na pewno puchowa. Dlaczego? Ano dlatego, że ona w środku nie ma nic. Wyobraźcie sobie, że te kurteczki, i to też na to warto zwrócić uwagę, takie są fajniutkie, eleganckie i fajnie poprzeszywane i wyobrażalibyście sobie, że w tych przeszyciach, skoro one tak wyglądają jak w puchóweczce cieniutkiej, rzeczywiście w środku jest puch. Zła wiadomość jest taka, że tu nie ma nic, te wypełnienia w ogóle nie istnieją, dlatego że to są tylko takie przeszycia. Pić na wodę fotomontaż, cała kurtka jest wykonana z poliestru, co oznacza, że nie jest szczególnie ciepła. Natomiast te przeszycia tylko sprawiają wrażenie cienkiej puchóweczki, puchu tu nie ma wcale. Znowu, wracamy do metki, czytamy i sprawdzamy. Najlepiej przed zakupem, żeby się potem nie zdziwić, że coś, co myśleliście, że jest puchowe, puchowe nie jest. Ale idziemy dalej. Jeśli jednak udało Wam się kupić puchową, prawdziwą kurtałkę, to dobrze wiedzieć, jak o nią zadbać, żeby ona nam służyła dłużej. Zobaczcie, to jest puchowa kurtka mojego męża. Widać wyraźnie, że to jest puch, bo puch jest objętościowo zupełnie inny, taki wypukły. To trochę tak jak znacie to porównanie z mojego filmu o syntetycznych wypełnieniach poduszek i o naturalnych wypełnieniach poduszek. Ciepło bierze się stąd, że ta przestrzeń pomiędzy tymi cienkimi puszkami puchu się rozgrzewa i utrzymuje to ciepło, tak? Więc to nie może być spłaszczone. Po praniu to niestety tak zazwyczaj wygląda, że nam ten puch cały klapie i wtedy to już nic z tego nie ma. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń, ta lekkość cały czas tam była. No i zobaczcie, to mimo, że to jest puchowa kurtka, co oznacza teoretycznie, że mogłabym ją wyprać w pralce, mamy niestety jasno pokazane tutaj, że tej kurtki niestety nie można prać w wodzie, a to dlatego, że ona ma kołnierz z naturalnego futra i ja się przyznaję, bo ja ją kupiłam sama, że taką kupiłam. Trochę teraz mi wstyd, no ale jej nie wyrzucę. Jak zatem pierzemy puch? To jest prawdziwa kurtka puchowa. I jeśli chodzi o pranie puchu, po pierwsze patrzymy na to, w czym puch jest. To znaczy, normalny puch możecie sobie spokojnie prać mniej więcej w temperaturze 60 stopni. Tyle tylko, że nie każdy materiał, z którego jest ta kurtka uszyta, wytrzyma temperaturę 60 stopni, bo bardzo często są to syntetyki, które takiej wysokiej temperatury nie lubią. W związku z tym zazwyczaj ograniczenia, które mamy tutaj w praniu, nie wynikają z tego, że puch nie lubi prania w wysokiej temperaturze, bo puch 60 stopni, tak jak powiedziałam, wytrzyma. Natomiast wynikają na przykład z tego, że mamy poliestrowy ten zewnętrzny cały element, obszycie, poszewkę i one nie bardzo, te syntetyki, lubią temperatury powyżej 40 stopni. W związku z tym dostosujcie temperaturę prania do tego, z czego jest wykonana po zewnętrznej stronie kurtka. Tu mamy jasno napisane, że mamy do 40 stopni i to jest bardzo istotne. Ta kurteczka puchowa niestety miała wczoraj smutną przygodę, a mianowicie na moją prośbę Ludwika wyprała ją tak, jakby ją wyprał ktoś, kto nie wie, jak się ją pierze, czyli po prostu w temperaturze 60 stopni, bez żadnych bajerów. Często się zdarza, że kurtki pierzecie puchowe z czymś innym. Często się zdarza, że pierzecie je w za wysokiej temperaturze. Często się zdarza, że troszeczkę słabo je suszycie. Już Wam opowiem, co i jak po kolei. Po pierwsze, kurtkę puchową pierzemy w oddzieleniu od innych rzeczy. Jeżeli macie puchowy do tego, na przykład bezrękawnik albo drugą puchową kurtkę, możecie uprać je razem, ale nie mieszajcie ich z innymi rzeczami.
Druga rzecz, która jest absolutnie obowiązkowa, to jest dorzucenie do prania piłek. I teraz tak, niektórzy do prania dorzucają piłki tenisowe. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem piłek tenisowych, bo one są często barwione w nie wiadomo jaki sposób i na przykład przy temperaturze 60 stopni potrafią ten kolorek trochę puścić, a nie chcielibyście raczej mieć kurtki w kolorze piłki tenisowej. Ja kupuję w sklepie zoologicznym tego typu piłeczki. One mogą być Masz koszulkę w takim kolorze, więc może jakiś tam inny tekst podsumuj. Dlaczego? Nie chciałabym mieć kurtki w tym kolorze. A bluzę możesz mieć? Tak. Nagrywasz to cały czas? Tak. Nie wiem, czy słyszeliście tą żenującą uwagę Marcina, że mam koszulkę w tym kolorze. To, że mam koszulkę w tym kolorze, nie znaczy, że chciałam mieć kurtkę, na litość boską. Marcin, błagam cię. Błagam cię. Jedziemy dalej, tak? Nie chciałabym mieć takiej kurtki, mam taką bluzkę. Widocznie nie mam z tym problemu, skoro o tym mówię, Marcin. Ale ja wam tutaj teraz mówię o piłkach. Piłki. Sklep zoologiczny, idziemy do sklepu zoologicznego, kupujemy albo kauczukowe, albo wszelkie inne twarde piłki. Bierzemy je pod gorącą wodę, opłukujemy, żeby mieć pewność, że nie puszczą nam koloru. Te nie puszczają, bo je naprawdę poddałam gorącej kąpieli i no, nie będę prędko żonglować różnymi rzeczami i wrzucamy je sobie do pralki razem z kurtką. Dlaczego? Co te piłki zrobią? Te piłki będą nam się razem w praniu tarmosić, miętosić, uderzać i spowodują, że nam się to pierze w środku, które jest, nie zbije w takie kubki płaskie, smutne i zmęczone. A w związku z tym te piłki naprawdę uratują wam życie, wrzućcie je i możecie się wtedy nawet nie obawiać wirowania, bo dobrze odwirowana kurtka szybciej wyschnie. Jeżeli te piłki są, to one przy tym wirowaniu tak popieszczą, że ten puch będzie wyglądał fenomenalnie. Puch można suszyć w suszarce, ale odwołuję się do waszego zdrowego rozsądku. Jeżeli na czymś jest napisane, można prać w 40 stopniach, to można to również suszyć w 40 stopniach. Nie wkładamy tego do suszarki na najwyższą temperaturę, dlatego że wtedy nic dobrego z tego nie będzie. Tylko wkładamy na taką, żeby ta temperatura w suszarce nie przekraczała 40 stopni, i żeby to po prostu nam nie zaszkodziło, do suszarki też dorzucamy piłeczki, żeby nam się pięknie ubijał ten puch i, znaczy właśnie nie ubijał, tylko rozbijał, w każdym razie, żeby było ładnie. Nigdy w życiu nie ustawiajcie na wyższą temperaturę suszarki niż temperatura prania, bo o tym mówi jakby logika i tego będziemy się trzymać. Czym to się różni od suszenia na przykład na kaloryferze? Ano tym, że jeżeli rzecz jest w zamkniętej suszarce, w której jest 80 czy 90 stopni, to jednak troszkę inaczej niż jeżeli jest na gorącym kaloryferze i może sobie oddać do atmosfery i pozbyć się tego gorącego powietrza, tej wilgotności i tego wszystkiego. W związku z tym pamiętajcie o tym, susząc w suszarce, że tak, ale na takiej temperaturze, w jakiej pierzecie wyżej. Ja akurat nie mam suszarki, tą wielgachną kurtałkę odprowadzam z wiadomych powodów do pralni, ale jeżeli mam naprawdę sporą kurtkę puchową do wyprania, to zawsze suszę ją na wieszaku w pobliżu kaloryfera. Wieszam ją sobie może nie na samym kaloryferze, ale przystawiam krzesło, na którym ona sobie wisi, blisko kaloryfera. Jeżeli nie odwirowaliście wystarczająco mocno, warto sobie na dole położyć ręcznik, żeby w razie czego coś skapnęło na ręcznik, a nie na podłogę. I pamiętajcie o tym, kurtka puchowa musi wyschnąć szybko. Jeżeli wam się ta wilgoć zakisi w tym puchu, to umarł w butach, bo to po prostu nawet może zacząć z czasem brzydko pachnieć. Suszymy szybko, intensywnie, skutecznie i to jest absolutnie kluczowe przy praniu czegokolwiek z puchu, czy to jest kurtka, kołdra, czy poduszka. Czy źle wypraną kurtkę da się uratować? Da się uratować bez najmniejszego problemu i teraz macie dwa wyjścia. Wyjście numer jeden jest takie, że pierzecie ją raz jeszcze, tym razem jednak z piłeczkami i prawidłowo. Nie zagwarantuję wam, że to wam rozwiąże problem, ale w przypadku naprawdę fajnych, puchowych kurtek to te piłki powinny zrobić swoje. Ponowne zmoczenie, upranie z piłeczkami powinno jednak zrobić swoje. Drugie rozwiązanie zajmie wam cały wieczór, ale możecie jednocześnie sobie oglądać na przykład telewizję, albo na przykład Netflixa, albo jeszcze lepiej YouTube'a. Co będziecie robić w trakcie? Będziecie te pióra sfilcowane rozdzielać. I dosłownie teraz wam pokażę, jak trzeba to robić. Bierzemy sobie tak te piórka, wyczuwamy sobie, że one są tu takie spłaszczone i niestety nie wyglądają radośnie i musimy je rozcapiżyć. Wiem, że to szeleści wam teraz w uszach i szeleści wam teraz w mózgach, jak ja to robię, ale niestety na tym to polega, że trzeba te pióra po prostu rozpracować. Trzeba każdy taki paseczek, kawałeczek po kawałeczku, po prostu porozdzielać pierzaście. Twój wzrok, Marcin, wskazuje na to, że to szeleści strasznie i masz już tego dosyć, więc przestanę mówić i będę wam już tylko pokazywać. Thank you.
cały wieczór takiej pracy uratuje waszą kurtkę i warto się poświęcić i warto naprawdę przepracować tą kurteczkę centymetr po centymetrze, bo wtedy ona odzyska swoje właściwości, a na drugi raz będziecie wiedzieli, że sklep zoologiczny najlepszym przyjacielem piorącego człowieka. Powiem wam zupełnie szczerze, że ja swoje kurtki puchowe piorę raz do roku, raz na sezon i tyle, i to w zupełności wystarcza. Czasem jest tak, że kurtka na przykład zabrudzi nam się tutaj przy kołnierzyku, na przykład od podkładu, wystarczy ją wtedy po prostu zaprać fragmentarycznie z odrobiną mydła i nie trzeba urządzać wcale takiego wielgachnego prania. Pamiętajcie tylko, że kurtki puchowe nie lubią przemoknąć, więc jeżeli jest śnieg z deszczem, to wysuszcie je porządnie, a nie wkładajcie je do szafy, bo to się może naprawdę źle skończyć. I dbajcie o nie, bo powiem wam tak, jedna z kurtek puchowych, którą mam, ma już 9 lat i służy mi wzorowo, więc można. Trzeba tylko naprawdę troszeczkę włożyć w to pracy. W przypadku kurtki puchowej warto. Ciepłej zimy wam życzę w takim razie. Mam nadzieję, że moje puchowe rady bardzo wam się przydadzą. Ale ręce będziecie mieli zajęte przez psy, które będziecie akurat dusić, że zaczęły szczekać w najbardziej niestosownym momencie waszego nagrania. Cisza. Trochę pióra, ile radości.